Witam się z Wami serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządeczku. U nas jest mega ciepło, po prostu codziennie są takie upały, że to się po prostu tak klimat zmienia w Irlandii, że to jest nie do pomyślenia. Z czym ja dzisiaj do Was przychodzę? No właśnie, jak co miesiąc. I mamy Deneczko. Tak, Deneczko, mam tutaj moją sławną torbę i jest tutaj dość dużo produktów. Sama nie wiem do końca, co tutaj jest, ale oczywiście będę wyjmować i mówić Wam o produktach, które zużywam na bieżąco. Moja i wyłącznie tylko recenzja. Z tego względu, że ja, wiecie, każdy ma inny rodzaj cery, skóry. No i tyle w temacie. Dobrze, więc zapraszam Was z herbatusią, z kawusią lub z wodą na oglądanie tego filmu. Pierwszą rzeczą, jaką tutaj mamy, mamy żel pod prysznic 500 ml z firmy Carex. Bardzo fajny żel, on jest taki, wygląda taki design dziecięcy, ale powiem Wam, że konsystencja była kremowa i był bardzo fajny, bardzo przyjemny. Co Wam chcę jeszcze powiedzieć na ten temat? Zapach po prostu jak bubblegum, taki właśnie bardzo słodki, bardzo taki dziecięcy. Czasami powiem Wam, że lubię taki żel użyć, ale tak jak Wam zawsze mówię, ja uwielbiam używać żele w postaci kremowej, więc żel pod prysznic. Następną rzeczą mamy Bielenda Bakuchol, skończyłam. Opakowanie właśnie 500 ml, świetny płyn micelarny. Powiem Wam, że mało co się różni od tego z Garniera, no po prostu świetny. Dobre nawilżenie do skóry wrażliwej, naczynkowej. Mamy tutaj napisane, że jest bakuchiol, ginkgo biloba, hydrolat z róży. Więc bardzo fajny, delikatny skład, polecam Wam serdecznie, pół litra. Dajcie znać, czy w ogóle miałyście ten produkt. Ja w ogóle z tej serii Bielenda Bakuchol mam też sera i bardzo lubię, bardzo Wam polecam serdecznie. Bardzo dobrze zmywa makijaż, jak i ja używam takich kredek do oczu z Eveline Varieté. Jest to kredka taka, już Wam mówię, jest to kredka wodoodporna i bardzo ładnie zmywa makijaż. Nie wiem, jak makijaż tak całej twarzy, ale jeżeli chodzi o takie pojedyncze produkty, bardzo fajnie się sprawdza. Następną rzeczą, co tutaj mamy, John Frieda, pojemność 250 ml, była to odżywka do włosów. Mam z tej serii właśnie też teraz zaczęłam używać, szampon. Powiem Wam, że to są bardzo fajne produkty, bardzo ładnie nawilżają włoski. Szampon w ogóle tak fajnie odbija włosy od nasady. I właśnie go teraz używam. Bardzo fajny, jest napisany Volume Lift, więc bardzo Wam serdecznie polecam. Z Johna Friedy ja to kupuję, jak jest w promocji w Bucie u nas, taki jakby sklep farmacja z kosmetykami. Kosmetyk z firmy Human and Kind. Jest to pojemność, już Wam mówię, bo ja tutaj przecięłam. I co? Jaka jest pojemność? 200 ml. Był to bardzo fajny balsam do ciała, bardzo ładny, bardzo ładny zapach. Są to kosmetyki irlandzkie. No i bardzo fajne nawilżenie, bardzo fajny skład. To właśnie nic Wam nie mogę powiedzieć na temat składu, ponieważ mam obcięte pakowanie, widzicie? Tutaj mam takie małe opakowanie, ale powiem Wam, że bardzo ładnie, bardzo fajne nawilżenie, takie bardzo wyczuwalne olejki eteryczne w tym produkcie. Bardzo fajny produkt. Jest to cień pianka, nie pianka, tylko żel do golenia, 200 ml z Lidla. Ja lubię ogólnie żele do golenia, używam teraz takie cień typowo damskie z aloesem. Zakupiłam sobie te pianki damskie, już dwie na zapas, bo ta jest typowo męska, ale nie było wtedy tamtych, więc tą zużyłam i jestem mega zadowolona. Następny produkt, mamy Bingo Spa, arganowa kuracja do włosów, pojemność 250 gram.
napisane z lnem, jedwabiem i skrzypem polnym. Co ja Wam mogę powiedzieć? Tu ogólnie jest napisane nałożyć na włosy 1/4 nakrętki, delikatnie wmasować skórę głowy. Po 10 minutach preparat dokładnie spłukać ciepłą wodą. Włosy wysuszyć i rozczesać. Zabieg powtarzać codziennie przez 5 dni, następnie profilaktyczny jeden raz w tygodniu. Ja nie używałam tego codziennie przez 5 dni, ja to używałam jako maska lub taka odżywka do mycia włosów lub skóry głowy, bo ja tak właśnie stosuję odżywki do mycia głowy lub po olejowaniu, no to tak jak tam mi się zachce, ja tak używam. I powiem Wam, że dość dobry produkt, bardzo fajny, bardzo mocno nawilżający, trzeba uważać, żeby z tym nie przesadzić, bo włosy będą się przetłuszczać, więc trzeba bardzo uważać na produkty takie z olejem arganowym, ale powiem Wam, że dość fajny produkt. Kolejne opakowanie jest to znowu balsam do ciała. Powiem Wam, że czerwi, zaczynając od czerwca, mam tak, że powiem Wam, że bardzo dużo używam balsamów do ciała i bardzo szybko mi schodzą. Ja powiem Wam, że zobaczcie, ja ogólnie jestem już tak naturalnie opalona z tego względu, że dużo jeżdżę na rowerze i po prostu powiem Wam, że to słońce jest tak mega mocne w Irlandii, że to się w pale nie mieści. I mam tutaj właśnie 100 ml przekrojony na pół Gucci Bloom. Zobaczcie, ja zawsze muszę wszystko do ostatniej po prostu kropli wydłubać, wygrzebać. To jestem ja po prostu. Wiem, że też mam widzki, które tak robią. Pozdrawiam Was dziewczyny serdecznie. No i co Wam chcę powiedzieć, bardzo fajne, mocne nawilżenie. Zapach piękny, delikatny, pudrowy. Ja mam jeszcze te perfumy Gucci Bloom, mam seteczkę i do tego właśnie był ten balsam 100 ml i świetny, bardzo delikatny taki pudrowy. Jeżeli lubicie takie delikatne, pudrowe zapachy, to Wam polecam serdecznie. Mamy mokosz, tym razem mamy produkt do dłoni, jest to nawilżający balsam do dłoni, melon z ogórkiem. Powiem Wam, że pojemność, już Wam mówię, 100 ml w szklanym opakowaniu, bardzo fajny produkt. Wiecie co, powiem Wam dziewczyny tak, jest bardzo fajny produkt, jeżeli stosujecie go na noc. Ja go za każdym razem, tutaj jest właśnie z pompeczką, ja go za każdym razem stosowałam na noc, ponieważ wiecie, w dzień to mamy tak, pokremujemy ręce, tutaj coś porobimy, oj, od razu trzeba umyć ręce, czy to tam, wiecie, czy pozmywać coś, czy ugotować i ten jednak ten balsam, czy tam cokolwiek do pielęgnacji dłoni, tak nie ma tego czasu, żeby po prostu zacząć fajnie działać, a ja sobie ten balsam już używałam na noc i po prostu rano, jak się człowiek budzi, to ręce są pięknie nawilżone. Jeżeli macie ochotę do przetestowania, to Wam bardzo serdecznie polecam produkt z mokosza. Wiem, że te produkty nie są tanie, ale jeżeli macie możliwość, jeżeli jest promocja, to Wam bardzo serdecznie polecam. Kolejne dwa opakowania, oczywiście jedne po drugim zużyłam. Perfumy z Foraway Rebel and Diva. Przepiękny zapach, powiem Wam dziewczyny, bardzo lubię te perfumy. One są tak kobiece, taki ten zapach jest taki, no właśnie nie mam składu tego, no ale możecie sobie zerknąć, jaki jest skład i polecam Wam serdecznie. Tak jak mówiłam, Rebel and Diva. Pojemność mamy 50 ml, dwa opakowania zużyte. No fajnie, kupiłam w promce i od razu jedne po drugich zużyłam. Mamy tutaj następny balsam do ciała. Mamy firmę Rituals. To już będzie który balsam? Już liczę, trzeci. No mówiłam Wam, że bardzo dużo w czerwcu, tak zaczynając od czerwca do końca sierpnia, to u mnie idzie tych balsamów bardzo dużo. Dajcie znać, czy Wy też tak się często balsamujecie, jak macie skórę opaloną, bo ja lubię ją bardzo nawilżać, bo jednak skóra opalona potrzebuje bardzo dużo nawilżenia. No i co tutaj? Mamy Ritual of Karma i mamy skład Holy Lotus i już Wam mówię, organiczna biała herbatka, 100 ml, bardzo fajny, nawilżający, bardzo mocno nawilżający balsam do ciała, bardzo ładny zapach,
taki delikatny. No i tyle w temacie, co Wam mogę powiedzieć. Liczy się, czy jest bardzo dobrze nawilżający, czy nie, prawda? I jak działa. Produktem w końcu Deneczko, dziewczyny moje kochane, i polecam Wam już nie pierwszy raz Bingo Spa. Jest to lekki krem do twarzy, komórki macierzyste, cytrusów, olejek z pestek Morelli, olej Andiroba. Świetny, 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 bardzo fajny, nawilżający, matujący, taki lekki krem do twarzy. I nie zapominajmy o używaniu również, jak używamy na twarz, to szyja i dekolt. Świetny krem z pompeczką, duża pojemność, 135 gram. No ja mam, dostałam właśnie w prezencie drugie opakowanie, będę używać, tylko teraz na ten okres taki letni używam kremów z filtrami, ponieważ ten krem nie ma filtra, on się bardzo fajnie sprawdza na okres właśnie taki jesienno-zimowy, ale polecam Wam bardzo serdecznie, jeżeli szukacie dobrego kremu niezapychającego, to ten Bingo Spa, on po prostu robi super robotę i bardzo dobrze się sprawdza pod makijaż. Kolejnym produktem mamy, powiem Wam, że bardzo dużo produktów i do skóry, i do głowy, i do golenia, do mycia głowy, i do golenia, i do, powiem Wam, do dłoni, no i do odświeżenia ciała, bardzo dużo. Następnym produktem mamy produkt oczywiście z Catrice. Zużyłam HD, zużyłam, jest to podkład 30 ml HD Liquid Cover Foundation 24 godziny nawilżenia. Ja powiem Wam, że to był w ogóle mój kiedyś mega, mega faworyt. Był świetnym podkładem, a ja się przerzuciłam teraz na podkłady te z Essence, ale powiem Wam, że on też nie jest zły. Mam jeszcze chyba dwa w zapasie. Mam w kolorku 010 Light Beige. Jest po prostu świetny. Zużyty co do ostatniej, powiem Wam, o widzicie, co do ostatniej resztki. Bardzo fajny. On się nadaje też bardzo fajne nie na sesje zdjęciowe. On jest bardzo fajnie matujący i bardzo ładnie nie wysusza w ogóle skóry i jest bardzo fajny. Ja lubię te podkłady. Będę pewnie na zmianę używała raz ten, raz z Essence. To są moje dwa ulubione faworyty. Następny mamy z Ritualsa w szklanym opakowaniu czysty olejek z, co tu jest napisane, słodkie migdały, jojoba i olej z nasion róży. Ale zagrzmiało. Olej z nasion róży, więc był to bardzo fajny olejek do ciała, nie do ciała, tylko do twarzy. Pojemność 30 ml. Bardzo fajne na rozświetlenie, delikatność. No po prostu coś fajnego. Bardzo fajnie działał i bardzo fajne nawilżenie skóry. Polecam Wam serdecznie z Ritualsa. Następnym produktem, znowu mamy produkt z Ritualsa, Ritual of Namaste, i mamy tutaj Glow, czyli jest to takie rozświetlające anti-aging serum do twarzy. Mamy tutaj szafronowe kwiaty, nie wiem czy dobrze mówię, i Holy Lotus. Pojemność malutka 10 ml, oczywiście przekrojona na pół, bo jakbym to nie ja była. No i co tutaj mamy po polsku? Super serum nadające skórze blask i zwalczające oznaki starzenia. Bardzo fajny produkt i bardzo fajne właśnie serum nawilżające. Powiem Wam, że w ogóle produkty z... Ja uwielbiam ogólnie osobiście, ja Wam zawsze będę powtarzać, że ja uwielbiam produkty z Ritualsa. Mają bardzo fajne składy, bardzo delikatne. Zawsze jak się idzie do sklepu, to Pani pyta, jaką macie twarz, jaki macie rodzaj cery. No po prostu to jest świetne i ja bardzo lubię. Ja właśnie znam, jakie kosmetyki są dobre z Ritualsa do mojej skóry. Jaka seria przede wszystkim. Następnym znowu produktem z Ritualsa, zużyłam też trochę tych właśnie po kolei, ja tak zużyłam wszystko po kolei, tak jak widzicie. Następnym produktem jest mój ulubiony, nie wiem które to było opakowanie, Ritual, był to po prostu błyszczyk do ust, przepiękny błyszczyk o kolorku koral, pojemność, ile tutaj mamy pojemność, 10 ml. Powiem Wam dziewczyny,
Świetne, nie klejące się, nawilżające, bardzo ładny połysk dają te błyszczyki. One zostały, kurczę, wycofane. Nie wiem, co się stało. Nie wiem, czy one są tylko wycofane w Irlandii. Dajcie mi znać, kto interesuje się kosmetykami z Ritualsa. Ja nie wiem, co jest grane. Rozmawiałam z moją znajomą z pracy i ona mówiła mi, że może mi zamówić nie na jakiejś firmie. Na jakiejś stronie, kurczę, zapomniałam, internetowej, nie AliExpress, tylko jakaś jeszcze inna strona, że może mi przez internet tylko zamówić. Kurde, jak ja się wkurzyłam, no taki świetny, powiem Wam, produkt, a oni to wycofali. Nie wiem dlaczego, może słabo im się sprzedawały, ale nie były takie drogie. I zobaczcie, bardzo fajny tutaj w ogóle... O, tak Wam pokażę. Teraz możecie sobie dobrze zobaczyć. Bardzo fajny tutaj taki aplikator z takiego pluszu, jakby bardzo fajnie naciskałyście tylko i on wam w ogóle się bardzo fajnie aplikował. Nie wiem, czy ja tutaj coś jeszcze wycisnę. Bardzo ładny kolorek. To był mój ulubiony, ten właśnie koral. Tak, to był piękny kolor. Nie wiem, czy tutaj coś widać. Trochę słabo, bo już tutaj nic nie ma. Tu już jest wszystko wyciśnięte. Ale bardzo ładny, koralowy taki kolorek i bardzo ładnie się mienił na ustach. Dużo razy zawsze dostawałam od Was komplementy, to ja zawsze go miałam na ustach. No ale kurczę, nie ma już ich, jedynie przez internet. No muszę jeszcze porozmawiać z tą znajomą, może sobie właśnie może sobie zamówię właśnie przez internet, bo tak to nawet na stronie Ritualsa ich nie ma. Ja nie wiem, co jest grane. I moje kochane dwa ostatnie produkty, po prostu cud malina, co ja Wam chcę powiedzieć. Może zostawię ten produkt na sam koniec, bo tutaj jest po prostu, to jest po prostu strzał w dziesiątkę. Ale zaraz do tego przejdziemy. Kolejnym produktem mamy Liren. Jak ja uwielbiam, dziewczyny, nie wiem, czy Wam mówiłam, czy nie, uwielbiam po prostu pianki wszelkiego rodzaju do mycia twarzy. Ja po prostu kocham. To jest taka fajna, jeszcze z atomizerem, fajna aplikacja, delikatna. Ja nakładam to na twarz, a później włączam sobie szczoteczkę Foreo i jadę. Jadę, po prostu myję całą buzię. Tutaj mamy Liren. Akai i Guarana, tak się prezentuje. Dajcie znać, czy miałyście ten produkt. Naturalna pianka myjąca do twarzy dodaje energii skórze. Jaki to jest piękny zapach. Ja już chyba z drugie czy trzecie opakowanie mam w Polsce, jedno zużyłam i właśnie sobie wzięłam tutaj, jak będę w Polsce, to muszę zakupić. Świetne są te pianki, pojemność 150 ml i nie wiem, dziewczyny moje kochane, czy one, ja na pewno sobie je kupię, jak będą w promocji, bo tak to chyba troszkę są drogie. Super oczyszczenie, dodaje energii i powiem Wam, że no bardzo fajna pianeczka, bardzo dobrze oczyszczająca buzię. I ostatni już na koniec smaczek. Tyrę, proszę dziewczyny, co tutaj mamy? Już Wam, dziewczyny kochane, mówię, świetny, świetny produkt. Ja Wam kiedyś mówiłam, że moja siostra po prostu zaczęła używać te odżywki i jej po prostu rosną włosy jak na drożdżach. Po prostu jak na drożdżach jej rosną te włosy. I ja się takiej pytałam, co ona używa. Ona mówi, że używa Selective Professional i to jest taki spray. Już Wam mówię, co to jest napisane w ogóle na tym produkcie. Spray odbudowujący o natychmiastowym działaniu. I tutaj jest w ogóle napisane, że to jest dwufazowy preparat w sprayu bez spłukiwania do włosów zniszczonych i zestresowanych. Jeszcze nigdy nie miałam produktu, gdzie było napisane, że do włosów zestresowanych. One natychmiastowym efekcie odbudowującym, wzbogacony śluzem ślimaka. Odżywka ułatwia rozplątywanie, nadaje włosom grubość i połysk. Dziewczyny, moja mama ogólnie zamówiła mi tą odżywkę od pewnej fryzjerki, do której chodzi u nas w mieście. Ta odżywka u niej kosztuje 50 zł. Dziewczyny, 150 ml, 50 zł. Jest to w ogóle produkt włoski chyba, o ile się nie mylę. Jest to produkt włoski w sprayu.
No i co, dziewczyny, 50 zł za taką odżywkę. Dostałam tą odżywkę od mojej mamusi na prezent, na gwiazdkę. Zużyłam całe opakowanie. Był taki etap, że w ogóle jest przepiękny zapach tej odżywki, jest cudowny. No taki profesjonalny, no nie wiem jak to nazwać, ale włosy się po nim robią bardzo mięciutkie i powiem Wam, że używałam, tak używałam, mówię, zobaczymy kiedy zacznie działać i po jakimś, jak zaczęłam już ponad połowę zużyłam opakowania, zauważyłam, że te włosy naprawdę zaczęły mi rosnąć. Ja powiem Wam, że ja miałam włosy mega popalone, później one zostały obcięte, tak no wiecie, nierówno, w sensie tu miałam więcej popalone, tu mniej i tak było. Powiem Wam, że z tyłu miałam bardzo popalone tak tutaj przy szyi i pamiętam, że jak byłam u mojej fryzjerki, ona do mnie mówi: Anetka, muszę Ci obciąć te włosy popalone. I ja pamiętam, jak tutaj miałam tak króciutkie przy szyi te włosy, że ja mówię, kiedy ja będę mogła koka wiązać. A zobaczcie teraz, dziewczyny, te włosy, które tutaj były takie krótkie, one mi tak urosły, że po prostu ja spinam sobie tak, żebym w pracy, wiecie, mieć wszystko dobrze tutaj zabezpieczone, ale mam tak długie, że mogę sobie spokojnie wiązać koka i te włosy mi tak urosły. Ja jestem mega zadowolona. Polecam Wam serdecznie i ja w ogóle, no cena nie jest taka, nie są tanie te odżywki, no 50 zł, ale na Allegro można chyba je wyrwać też taniej, więc polecam Wam serdecznie do odbudowy włosa, do tego, żeby Wam zaczęły rosnąć, to jest świetny produkt. Ja bardzo Wam polecam włoski produkt, ja mam jeszcze w zapasie dwie te odżyweczki. Oczywiście, jak mi się skończą, to kupię, no i będę systematycznie, właśnie systematycznie używać, ponieważ, co jest w nich też najważniejsze, po umyciu głowy, jak spryskujecie włosy, włosy stają się bardzo miękkie i rozczesywanie to jest po prostu tafla wody, po prostu tak się super włosy rozczesują, że tu nie ma w ogóle tematu. No dobra, tyle było tych produktów, raz już mi się aparat wyłączył, ponieważ skończyło mi się miejsce na karcie, więc mam nadzieję, że takie deneczko Wam się spodobało. Dajcie znać, czy znacie te produkty, czy coś używacie podobnego do pielęgnacji. Ja Wam powiem, że jestem bardzo zawiedziona tymi błyszczykami właśnie z Rituals'a, bo to były moje ulubione błyszczyki. Duża pojemność 10 ml i po prostu kupiłam, pamiętam wtedy chyba dwie sztuki. One w ogóle są bardzo wydajne, no ale co, no nie ma ich na stanie, ja już za każdym razem zachodzę do nas, do shoppingu, do Rituals'a i pytam i pani mówi, nie, nie ma i no jak nie ma, to nie ma, nie? No i wiecie, muszę kupić sobie jakiś fajny zamiennik w miejsce właśnie tego błyszczyka. No to co, tyle było w tych kosmetyków denkowych zużytych. Mam nadzieję, że miło spędziłyście czas. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządeczku. Może macie jakieś fajne polecajki, może jakieś odkrycie właśnie letnie. Dajcie znać, będę bardzo wdzięczna. Przesyłam moc buziaków. Trzymajcie się i do następnego. Pa!